A co ty tutaj za luje pasiaste robisz? Jajeczko. A tak w ogóle to. Siemanko, miłośnicy detailingu w kolejnym odcinku typu Hit czy Kit. W dzisiejszym odcinku sprawdzamy, czy można docierać, czy da się docierać wosk przy pomocy maszyny typu Dual Action. Gdzieś tutaj dostaliśmy też w komentarzach, albo też w prywatnych wiadomościach, może nie w prywatnych, ale ogólnie na Messengerze od kilku widzów. Dostaliśmy filmik po prostu, gdzie gość z maszyną typu Dual Action dociera wosk, czy tam powłokę ceramiczną na masce, a z boku stoją koło niego ludzie i robią mu zdjęcia, bo ponoć jest to fenomenalny sposób. Czy to jest prawda, to się zaraz okaże. Przedzielimy maskę na kilka obszarów. W tym miejscu będziemy właśnie tworzyć, albo inaczej, będziemy nagrywać odcinek typu Hit czy Kit, a tutaj zrobimy prezentację nowej powłoki od firmy Ultracoat o nazwie Carbon. Możecie znaleźć ją u nas na sklepie www.detailingbulls.sklep.pl. Przedzielimy też ten obszar na dwie części. W jednym jeszcze wypoleruję przed aplikacją powłoki ceramicznej, a na drugim obszarze zostawię taki jałowy jak jest, po prostu tylko otuszczę i jeszcze doczyszczę i aplikujemy. Zobaczymy, jak sobie radzi z przyciemnieniem ta powłoka. I sprawdzimy też jej śliskość. Ale jeszcze zanim tutaj coś będziemy aplikować, no to przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy takie docieranie wosku będzie rysowało ten lakier. Więc Mati, dawaj polerku. Wypoleruję kawałek. Nie będę tego oklejał taśmą, bo po prostu jak zawierzam, później padę na tą taśmę, ta taśma się zawija i gdzieś ten klej z tej taśmy wychodzi mi na lakier, co mnie strasznie denerwuje. Dlatego zrobię obszar bez zaznaczania. Poprawię później i tu zrobimy tak, głębokie cięcie, wykończenie na dwa razy i tyle. Obszar mamy już wypolerowany, a całość mamy już też odtłuszczoną. Możemy przejść teraz do aplikacji jednego, uważam, że z trudniej docierających się wosków, czyli chodzi tutaj mi o Fuzo. Także nie ma co przedłużać, przejdźmy do aplikacji. Fuzo kładzie się krzyżowo. Najpierw tutaj, gdzie było polerowane. Ale nawaliłem na tłusto, patrz. Kto to teraz dotrze? Kto to dotrze? Maszyna polerska i mikrofibra. Dobra, teraz nie zostaje nam nic innego, jak poczekać, aż wosk wyschnie. Odczekaliśmy do 100% wyschnięcia fuziaka, możemy przejść teraz do docierania. A o co wchodzi w tym całym myku? Po prostu kładę sobie mikrofibrę, następnie kładę sobie na to maszynę polerską z padem. Zobaczymy teraz, nie wiem dokładnie jakie tam były obroty, ale sprawdzimy od jedynki i będziemy zwiększać, zobaczymy jak ta mikrofibra będzie się zachowywać na lakierze. A po co też wcześniej było polerowane? Po to, żeby sprawdzić, czy taki sposób docierania nie porysuje nam lakieru. Dlatego nie ma co przedłużać, lecimy dalej z tematem. Kurde, szybko poszło. No i co, widzisz, żeby coś tu porysowało? Nie. Kurde, wosk dotarło idealnie. Jest spoko, tylko że... Szybko. Że przy rantach trochę zostało. No ale przy rantach może też się nie dojechało do końca. Gdzie niegdzie jeszcze widać smugi. Porysować, Mati? Ja nie widzę, żeby porysowało. No są rysy, ale to są te głębokie, które zostały. Czekaj, ja wezmę inspekcyjną lampkę. Sprawdziłem bacznym okiem. Pod lampką inspekcyjną smugi lekkie są. Rys jako takich... Szukam swirli ogólnie.
Rys jako takich nie widać. No, trzeba też wspomnieć o tym, że mikrofibra jest bardzo mięciutka. Jest to mikrofibra firmy Koch. Dosyć droga, że tak powiem, no ale zawiera około 25% poliamidu. To jest chyba 360, jeżeli chodzi o gramaturę na dłuższym włosiu. I tu dobrze widać tam? Tak, teraz tak. Jest delikatnie taki jakby hezik, który po prostu jest wosk jakby niedotarty. No ale też wiadomo, że nie będziemy dociskać szlak jak maszyny. Nie, ja w ogóle tego nie dociskałem. No właśnie. Ale to nie ma co, to wszystko powinno zaniknąć. Ewentualnie jakby się gdzieś troszeczkę ten wosk później wypocił, no to wtedy można delikatnie już ręcznie sobie przelecieć, żeby po prostu smugi pościągać. Ale wiecie co, no można rzec to, że jest ten sposób hitem. No bo faktycznie dużo szybciej. No nie namęczyłeś się przy docieraniu, nie namachałeś, no. To co? Powłoka jeszcze, bo obiecaliśmy widzom. Tak, obiecaliśmy widzom powłokę. Możemy przejść teraz do powłoki. Powłoka sprzedawana jest w dwóch pojemnościach, w 15 i w 30 ml, przy czym 15 ml wystarcza na aplikację na jedną warstwę. Jest to powłoka na bazie SiO2 i węglowodorów, przez co jeszcze lepiej nadaje błyskości jest bardziej trwała lakieru. No i przede wszystkim też tym się właśnie różni od innych powłok rocznych, że właśnie jest na bazie także węglowodorów, co też ma przedłużyć jej żywotność. Także aplikujmy. Mamy już oba obszary odtłuszczone. Zróbmy sobie jeszcze szybki test buteleczki. Stoi. Żeby też gdzieś uwiarygodnić Wam tą śliskość, bo samo to, że powiem po przejechaniu rękawiczką po lakierze, to też może nie dla wszystkich być takie jakieś, jakby to Dawid powiedzieć. Wiarygodne. O właśnie, wiarygodne. Oczywiście przed każdą aplikacją, dobra, też jeszcze jest to wstrząsne, ale przed każdą aplikacją, każdą powłoką trzeba dobrze wstrząsnąć, żeby po prostu wymieszać jej zawartość, wszystkie półskładniki. Poka tą buteleczkę, bo ja jej nie widział. Tak, to wygląda. A przy okazji, że jesteśmy w takim miejscu, że możemy sobie przetestować na plastikach, także zobaczymy od razu, jak ta powłoka, czy w ogóle przyciemni na te plastiki. No i oczywiście ma to co najważniejsze, powinna mieć podłoka, czyli zabezpieczenie przed promieniami UV. Troszeczkę więcej dałem, żeby sobie przyimpregnować tego pada. Krzyżowo. Aplikatora. Ale dosyć dużo dałem, nie szkodzi. Rozciągnę to na całość. Się nie śmiej. Się nie śmieję. Przecież słyszę, że się podśmiechujesz. Dobra, od razu położymy na plastik. Po 2-3 minutach można docierać. Można też szybciej. Ważne, żeby nie docierać od razu, żeby chociaż troszeczkę ta powłoka związała. No na plastikach wygląda sztos, rewelacja. Zobaczymy jak dla mnie. Troszeczkę wyschnie. Ale teraz jest ok. Trzeba jeszcze delikatnie będzie dotrzeć. To co? Chociaż nawet jakby nie docierać, to już i tak będzie dobrze wyglądać. Dobra, jeszcze tylko położymy tutaj. Niewielka ilość, no jest bardzo wydajna, powiem, fajnie się ją rozciąga, zero oporu, nie ciągnie się po prostu. Bardzo wygodna w aplikacji. To co, czekamy 2 minutki i docieramy? Trzeba, tak, poczekamy 2 minutki i docieramy. Minęło około 2 minut, widzę, że już powłoka nam lekko przyschła, także zacznę od docierania tego, co aplikowaliśmy pierwsze, czyli tutaj. Bez docisku. Oczywiście jak każdą powłokę i kurde, naprawdę to się tak dobrze dociera? No, jak woda. Jak woda. Nie ma smuku, ja już tutaj też w lampce widzę, wyłączę ją, cyk. Nawet nie trzeba było użyć drugiej mikrofibry, żeby dotrzeć gdzieś te smugi. Fajnie, bardzo fajna w aplikacji. To trzeba rzec.
Nie ma co tutaj się oszukiwać. Dobra, wyłącz sobie tom i dawaj, dociera, ja włączę tom. Zrywando taśmando. A tutaj to rys kupa. Kupa rys. Kupa rys. Dobra, zrywamy taśmę i sprawdzamy. Ja chcę. Czekaj. Ja chcę. Ale co, najpierw test buteleczki. A. Śliskość. A jeszcze plastik, delikatnie trzeba dotrzeć. No jak na plastiku widzicie, że siedzi bardzo fajnie. Tutaj można porównać z tym. No tak, tak. Czekaj, gdzieś to tutaj było mniej więcej w tym miejscu, tak? Tak. Tylko nie pobij, bo szkoda będzie. Sami widzicie, jaka jest śliskość. Ja czuję to pod ręką. Taki filmik był ostatnio. Ale naprawdę, podoba mi się to. Nałożyłem powłokę ceramiczną i woda się nie trzyma. Dobra, nie baw się, bo rysujesz. Tutaj stawało normalnie. Od tej strony. Ja miałem zrywać. Zrywaj. Patrzcie, jaka magia świą. Element polerowany i element niepolerowany, ale powłoką aplikowany. Na roczną powłokę bardzo fajne przyciemnienie. Teraz tak, jeżeli chodzi o warstwowanie, no to można to warstwować po około 3 godzinach. No i oczywiście zwiększy to błysk i przyciemnienie lakieru. No i też jest w stanie przedłużyć gdzieś trwałość tej powłoki nawet do 1,5 roku. Jeszcze został na jeden test hydrofobowości. Wiemy, że nie powinniśmy teraz lać na to wodą, ale my i tak będziemy tą powłokę ściągać. Taki teoretyczny czas utwardzania się powłoki to jest 24 godziny w temperaturach takich około 16 do 18, 20 stopni, no to ten czas się skraca, nawet 12 godzin, czyli wieczorem sobie aplikujemy, rano wsiadamy do auta, możemy śmiało sobie nim jechać. Także szybki test hydrofobowości i przechodzimy do zakończenia. Jak widać, tu jest pasek od taśmy. A taka buteleczka, jest to 15 ml, wystarczy na pewno na jedno auto, kosztuje 84,99, a 30 ml kosztuje 149,99 i powinna wystarczyć, musi wystarczyć na dwie warstwy i jeszcze nam zostanie, tak samo tutaj z tej jednej warstwy też powinna nam zostać. I oczywiście jeżeli będziemy robić jakiegoś busa, czy autobusa, czy trolejbusa, no to może nam braknąć, ale na taki samochód jak ten, czy zwykły sedan, czy zwykły kombi, czy też SUV, na pewno nam na jedno wystarczy. No, powiedz mi taką buteleczkę, jak ja bym chciał sobie kupić, to gdzie ją kupisz? Kupicie to u nas na sklepie www.detailingbus.sklep.pl. Zresztą pod odcinkiem znajdziecie też bezpośrednie przekierowanie do tego produktu i tam możecie sobie wybrać jeden albo drugi wariant, właśnie 15 albo 30 ml. A co jeszcze takiego warto dodać o tej powłoce? Aha, to, że każdy, kto ma chociaż krztę zdolności manualnych, jest w stanie sobie to aplikować i dotrzeć, schodzi bez najmniejszego problemu. Bardzo fajnie się aplikuje, nie ciągnie się nam za bardzo to za aplikatorem i jeżeli chodzi o samodocieranie, kilka ruchów mikrofibrą i nie zostaje nic. Jeżeli chodzi o docieranie wosku maszyną polerską, wydaje mi się, że oszczędzimy tutaj sporo czasu, ale pomimo tego, że ja nie widziałem tych rys na lakierze na tym miejscu wypolerowanym, to i tak mam takie mieszane odczucia. Nie wiem, czy ty też masz tak samo, że może się to jakoś porysowało. Może się porysowało, ale teraz jeżeli chodzi o łatwość docierania w ten sposób, no na elementach poziomych na pewno gdzieś tu będzie zdawać rezultat, ale na przykład przy docieraniu błotnika czy też drzwi może też już być jakiś problem, po prostu ta mikrofibra może nam gdzieś spadać, no bo wiadomo, też nie dociskamy zbyt mocno tego, także grawitacja działa. To tak, dla ciebie to był hit.
czy kit? No, flip, chyba już to powiedziałeś wcześniej, ale powtórzmy to pod koniec. No okej, okay, no w pewnym stopniu jest to hit, bo może faktycznie gdzieś tą pracę przyspieszyć, ale jeżeli chodzi o takie docieranie naprawdę na gotowo już, no to i tak będzie trzeba później poprawiać to ręcznie, no bo wszędzie jednak z tą mikrofibrą nie dojdziemy, zresztą to i tak rzuca tą mikrofibrą dookoła i też bardzo łatwo jest tą mikrofibrę uszkodzić, czy też element, o który ta mikrofibra będzie uderzać. Tutaj tak mamy... jak na przykład tutaj były wycieraczki. Tutaj mamy akurat lakier metaliczny, ale jeżeli to było... Czekaj, nie ruszaj się. Tutaj akurat mieliśmy lakier metaliczny, ale czarne uni chyba w życiu bym się nie odważył w taki sposób docierać cokolwiek. Nie ma takiej opcji tam zresztą. Dla mnie to jest sposób taki dosyć hardkorowy. No ja wychodzę z założenia, że jednak powinniśmy tą mikrofibrą jak najmniej, jak najdelikatniej po tym lakierze chodzić. Zresztą też widzieliście w niektórych odcinkach, jak właśnie polerowaliśmy, jak też pokazujemy, jak docierać te właśnie pozostałości po paście, czy też jak docierać wosk. Także zapraszam do tych odcinków, też się troszeczkę jeszcze... Może kto nie widział, to niech sobie zobaczy, a kto już widział, to niech sobie wrzuci i przypomni, jak to wszystko mniej więcej wygląda. No i chyba to tyle na dzisiaj. Ja jeszcze tylko dodałbym, Mati, jedną rzecz a propos powłoki. Aha. I walnę to jak w dym, dlatego że zaraz mamy wiosnę, po wiośnie oczywiście lato, chyba że się coś zmieniło w tym roku, ale generalnie wydaje mi się, że jest to dalej w tej samej kolejności, więc w taki sposób zabezpieczenie lakieru taką powłoką ceramiczną jak najbardziej ja osobiście polecam. Myślę, że ty tak. Również fajnie przyciemnia, fajnie działa na plastiki, fajnie też te plastiki ci przyciemnia. No i oczywiście śliskość też jest bardzo fajna, także jak za tą cenę myślę, że jest spoko. Tak, no to jeżeli ten odcinek był dla was pomocny i chcieliście zobaczyć taki test... Przepraszam, że ci przerwę. Jeszcze pamiętajcie o tym, że te powłoki możecie znaleźć u nas w sklepie na www.detailingbus.sklep.pl. To też tak? Warto było dodać. W sumie bym tego nie powiedział, powiedziałbym na końcu o sklepie, ale to już nie będę wam uświadamiał, że ten sklep jest. Tymczasem, jeżeli ten odcinek wydał się dla was przydatny i chcieliście zobaczyć taki test i żebyśmy wydali swoją jakąś tutaj opinię na ten temat, zostawcie kciuk w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie o naszych social mediach, Facebook, Instagram i oczywiście czekamy też na jakieś informacje od was, na wiadomości od was z pomysłami na odcinki, które faktycznie chcielibyście gdzieś przetestować. To już nie chodzi o to, że nam się gdzieś pomysły kończą, tylko po prostu też lubimy sobie w międzyczasie, między naszymi zaplanowanymi odcinkami wrzucić coś innego, które naprawdę może gdzieś nas też intrygować, nas zarówno jak i was. Tak, także ja tylko jeszcze powiem na sam koniec to, co lubię mówić najbardziej, aczkolwiek tak cześć, nie do końca, bo trzeba się żegnać. Lepiej się witać. No, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć.